Witam. Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak wykonać analizę wskaźnikową w przypadku danych kwartalnych i przy założeniu, że ewentualnie występująca sezonowość może mieć charakter addytywny. No może zaczniemy od samej końcówki. Co to są dane addytywne, o jakiejś sezonowości addytywnej? Chodzi o to, że te wahania, które występują w kolejnych kwartałach co roku, mają podobny charakter. Czyli gdzieś to przejście między pierwszym wynikiem a drugim jest podobne jak przejście między piątym a szóstym wynikiem. Tu jak widzicie, jakby wahania odbijają całkowicie linię trendu i one jakby teraz narastają, jakby są powyżej linii trendu i wahania mają podobny kształt co roku. I dzięki temu, że wahania mają podobny kształt, możemy rozważać występowanie sezonowości addytywnej, czyli takiej, która ma podobne wahania co roku. Alternatywą są wahania multiplikatywne, a wówczas takie wahania, powiedzmy w kolejnych podokresach, są coraz to większe, tak jakby były przemnażane przez stały wskaźnik. Ewentualnie one mogą też maleć i zanikać sezonowość, bo dane niekoniecznie muszą zawsze wykazywać taką ewidentną sezonowość. Często trzeba dopiero gdzieś tam jakimś dodatkowym sposobem sprawdzić, czy ta sezonowość zachodzi, czy też nie. I żeby zbadać, jaki jest, powiedzmy, przeciętne wychylenie w pierwszym, czy w drugim, trzecim, czy w czwartym kwartale od linii trendu, musimy zacząć od tego, że mamy ileś obserwacji, które podlegają danym, czy powiedzmy są zapisane w postaci danych o jakiejś okresowości, tu przykładowo kwartalnej. I trzeba pamiętać, że na przykład pierwsza obserwacja dotyczy czwartego kwartału i ostatnia obserwacja dotyczy trzeciego kwartału. Generalnie danych możemy mieć dowolną liczbę, nie muszą to być pełne lata w podziale na kwartale, może to być nawet 23 obserwacje, czyli niepełny rok. Ważne, żeby rozróżnić, że dane pochodzą z poszczególnych kwartałów i na to należy zwracać uwagę, z którego konkretnie. Zaczynamy od tego, że trzeba wygenerować wartości teoretyczne, jakie by wynikały z samej linii trendu. I czy my użyjemy, tak jak tutaj widzicie, zapisaną funkcję reglin w, czy po prostu wpiszemy, ja to teraz na chwilę skasuję. I jeżeli wpiszemy, tak samo można skorzystać z tej wygenerowanej linii trendu po dodaniu do analizowanego szeregu linii trendu wraz z zapisaniem tego równania, ewentualnie z zapisem dodatkowo współczynnika determinacji R kwadrat. Tu też można sobie uprościć i wpisać, że to jest minus, zgodnie z tą linią trendu minus 1, 2, 5, 1,3 razy x, a u nas x w tym momencie jest linia trendu, czyli kolejne wartości trendu liniowego 1, 2, 3 aż do 24 plus 93, które zostało 0,2, 0,82. I teraz to, co otrzymamy, to będzie wartość teoretyczna dla tej wartości rzeczywistej na podstawie linii trendu. Można tak, powiedzmy, tą wartość tutaj sobie przerzucić do kolejnych i za każdym razem nasze równanie regresji będzie zapisane, ale przemnażamy razy x, który się zmienia, czyli u nas to będzie wartość z linii trendu. Między tą wartością rzeczywistą a jej teoretyczną występuje pewna różnica. W kolejnej kolumnie liczymy właśnie te wskaźniki jakby odchyleń od linii trendu. Liczymy zawsze to w ten sposób, że od wartości rzeczywistej odejmujemy wartość teoretyczną, która akurat tu wyszła na podstawie linii trendu liniowego, czy trendu liniowego. I teraz zwróćcie uwagę tak. Za każdym razem można, powiedzmy, tutaj zobaczcie, przesunąć linię w dół, ale ja akurat tu tracę tą kolorystykę, mogę ją zawsze odzyskać kopiując ją. Warto jest zastosować jakieś oznakowanie kolorami. Jeżeli ja skopiuję taki właśnie podział, to ewidentnie widać, że ta różnica pochodzi z czwartego kwartału, bo tak sobie oznakowałam, ta, powiedzmy o ta, ta i ta. Dzięki temu jesteśmy w stanie obliczyć, ile wynosi średnia wartość wychylenia na poszczególny kwartał. Wystarczy zastosować funkcję średnia i równa się średnia i za nawiasem, za otwarciem nawiasu umieścić wartości, dla których my chcemy policzyć średnią.
czyli dla tych wahań. Czyli u nas będzie to dla wskaźnika sezonowości na pierwszy kwartał pole zaznaczone na zielono, średnik, potem kolejne pole zaznaczone na zielono, kolejne, kolejne, o. I mamy. Teraz zamykamy nawias i to, co tutaj nam wyszło, jest to wskaźnik sezonowości na pierwszy kwartał, o ile wynosi to przeciętne wychylenie od linii trendu. Tylko że mamy, powiedzmy, taki problem, że tutaj, powiedzmy, ten wynik, o, jeszcze raz tutaj sobie zapiszmy to, skopiujmy i umieśćmy. Dobra, powinno być ok. I teraz wskaźnik sezonowości na drugi kwartał liczymy analogicznie. Jest to przesunięcie ciągle o jeden wiersz, czyli to, co tutaj mamy, mamy możliwość przesunięcia do kolejnych wierszy, tylko problem polega na tym, że w przypadku drugiego kwartału wszystko pasuje, zamykamy się na przedostatnim wyniku pole pochodzącym z drugiego kwartału. Tak samo wynik z trzeciego kwartału przesuwa się ciągle na niebieskie pola, ale wskaźnik sezonowości na czwarty kwartał, no widzicie, bazuje na pustym czwartym kwartale 2008 roku, a nie bazuje na pierwszym kwartale, na czwartym kwartale 2012, czyli wystarczy to puste pole przesunąć w górę i posprawdzać, czy wszystko się zgadza. W związku z tym, że tutaj mamy te wyniki, znowu jakoś tam, powiedzmy, straciliśmy tą naszą kolorystykę, możecie stosować, nie trzeba, wiadomo, to nie ma problemu. I teraz zobaczcie, te wskaźniki byśmy uznali, że one są już ostateczne i podlegają naszej interpretacji, ale niestety ich suma, a zatem idąc średnia, nie daje wyniku 0, bo w przypadku sezonowości o charakterze addytywnym, nieważne czy kwartalnym, czy miesięcznym, my w tym momencie powinniśmy mieć tą średnią równą 0. Nie mamy takiego wyniku, czyli te wskaźniki jeszcze traktujemy jako nieoczyszczone i trzeba wykonać dodatkowe przeliczenie, jak CI równa się ZI minus ta średnia, która wyszła nam początkowo. Czyli liczymy ten wynik na kwartał pierwszy, od niego odejmujemy stałą średnią ZI, która przed chwilą była policzona. To, że jest ujemna, to nie ma żadnego kłopotu. I tak od każdego wyniku odejmujemy stałą średnią i dzięki temu mamy możliwość wyznaczenia jakby oczyszczonych wskaźników na każdy kolejny kwartał. I w tym momencie możemy powiedzieć, że ich suma, a dalej idąc średnia, da nam wartość 0. I tak powinno być w przypadku sezonowości kwartalnej, ale addytywnej. Inaczej będzie w przypadku sezonowości multiplikatywnej. I co nam to dają te wyniki? To, że możemy powiedzieć, że tutaj wielkość przychodów ze sprzedaży co roku w pierwszym kwartale może być o 12 568 000 zł niższa od linii trendu. Tutaj można powiedzieć, że co roku zjawisko, czyli u nas wysokość przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale zawsze jest wyższa przeciętnie o 4 277 000 zł od wartości wynikającej z linii trendu. W trzecim kwartale znowu mamy spadek, tutaj jest wzrost i nie zawsze musi być tak, że w dwóch kwartałach jest spadek, w dwóch kwartałach jest wzrost. Nie ma takiej równowagi. Generalnie ten efekt sezonowości musi się znosić, żeby suma tych wskaźników dawała nam 0. Dodatkowo, oprócz tego, że zinterpretujemy sobie te wskaźniki oczyszczone, możemy wyznaczyć, powiedzmy, wartości prognoz na kolejne, tu akurat kwartały, wybiegające poza naszą próbę, która się zamykała na 24 obserwacjach. I w przypadku metody wskaźnikowej możemy określić prognozę na dowolną liczbę okresów, tylko pamiętajmy o tym, że im dalej wybiegamy w przyszłość, tym nasze prognozy potem mogą się okazać mniej trafne. A więc tu można wygenerować wartość teoretyczną z linii trendu na kolejne kwartały wybiegające w przyszłość, gdzie po prostu tym x-em, który podstawiamy do linii regresji, jest, powiedzmy, numer obserwacji, czyli kolejne wartości zmiennej
time, mamy je wygenerowane i żeby określić ostatecznie prognozę uwzględniającą wartość naszych oczyszczonych wskaźników sezonowości, zobaczcie, to do linii trendu dodajemy odpowiedni wskaźnik sezonowości oczyszczonej z danego kwartału. Czyli tutaj do linii trendu dodaję wskaźnik sezonowości na kwartał czwarty, ponieważ prognozujemy na kwartał czwarty. Dalej idąc, tutaj mamy pokazane, że już wracamy do wskaźnika sezonowości na kwartał pierwszy, ponieważ prognozujemy na pierwszy kwartał kolejnego roku, czyli do wartości z linii trendu dodaję wskaźnik sezonowości na dany kwartał, czyli pierwszy. Potem zrobimy, że drugi, o zobaczcie, trzeci i czwarty. I tak można teoretycznie w nieskończoność określać sobie wartość prognoz. Tylko jak mówiłam, nie ma to większego sensu takiego prognostycznego, no bo im dalej wybiegamy w przyszłość, tym nasze prognozy często odbiegają od tego, co by wyszło w rzeczywistości. Co my dalej możemy powiedzieć? No na pewno możemy nasze wyniki zinterpretować. Tutaj te prognozy zostały zinterpretowane. Zawsze mówimy, jak prognozowana wielkość, na który kwartał, którego roku, ile przeciętnie około wynosi w jednostce. Czyli pamiętamy, że analizujemy przychody na przykład i one są liczone w tysiącach złotych. Dodatkowo możemy sobie popatrzeć, a może i nie, tutaj ten wykres nie został, widzę, dobrze się nie wygenerował. Mamy możliwość, aha, dobrze, to teraz tylko jedno chyba zobaczę. Tu chyba chodziło tylko o naszą skalę. O, właśnie, także tutaj te prognozy nie musimy sobie robić. Możemy zobaczyć, że na pewno tutaj w tym okresie, w okresie budowy modelu, czyli powiedzmy tego badania sezonowości od 1 do 24 obserwacji, wartości na czerwono, czyli wyznaczone metodą wskaźnikową, przypominają linię trendu. Dodatkowo możemy powiedzieć, że ta linia trendu tutaj utrzymuje się, ale jednak wartości rzeczywiste tutaj troszeczkę trend nie jest typowo silny, dlatego między poszczególnymi wartościami rzeczywistymi a teoretycznymi na podstawie metody wskaźnikowej dla poszczególnych kwartałów one tutaj się już nam rozjeżdżają. Ale jak wiemy, to jest jedna z proponowanych metod i nie zawsze ona musi być tą metodą najlepszą. Ostatnim elementem, który możecie sobie zbadać w przypadku analizy wskaźnikowej, jest wyznaczenie błędów prognoz wygasłych. One mają swoje, właśnie tutaj jak widzicie, zaznaczyłam nazwy. Wartości oczywiście liczy się według określonych wzorów, ale jeżeli to potrzebujecie dodatkowo policzyć, bo na przykład zaliczenie macie z prognozowania i symulacji, a nie z podstaw powiedzmy statystyki opisowej, to na oddzielnym filmie moim możecie właśnie zobaczyć, jak się liczy błędy prognoz typu ex post, czyli różnice między wartościami rzeczywistymi a tymi wygenerowanymi według trendu i sezonowości, tu akurat kwartalnej, addytywnej.